Szanowni Państwo, chciałem wpierw przywitać szanownych gości, panią profesor Elżbietę Gołatę, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego, pana profesora Andrzeja Lesickiego, rektora UM. Ukraina jest naszym ważnym sąsiadem. Może tutaj w Poznaniu bliżej nam do Berlina, ale Ukraina jest naszym krajem bardzo ważnym dla nas ze względu na historię, a także ze względu na to, co obecnie się dzieje. Ta dzisiejsza debata będzie poświęcona emigracji Ukraińców do Polski w celach zarobkowych. I niewątpliwie jest to ważny czynnik w rozwoju naszego biznesu akurat. Europa przeżywa koniunkturę, my również potrzebujemy ludzi. Bez tej dwumilionowej prawie armii Ukraińców i Ukrainek pewnie nasz biznes by sobie nie dał rady. Od takiej strony szans czy niewykorzystanych potencjałów, które jawią się mi jako ekonomiście pierwszoplanowo, to jest kwestia statusu Polski jako kraju i ujmę to tak, może marki polskiej w Ukrainie właśnie. Otóż Polska jest najbardziej popularnym krajem w Ukrainie. Wydaje mi się, że to jest właśnie ten czas, kiedy polski przedsiębiorca działający na Ukrainie odnosi korzyści z tego, kiedy mówi jestem z Polski. Tak, no mamy do czynienia z zupełnie nowym fenomenem. Przez cały okres powojenny byliśmy najbardziej homogenicznym etnicznie krajem w Europie, a Wielkopolska była najbardziej jednorodnym etnicznie regionem w Polsce. Wszystko się zmieniło w 2014 roku. Pojawili się w skali masowej imigranci i uchodźcy z Ukrainy. Wpierw się koncentrowali w Warszawie, stopniowo zaczęli przenikać do Polski zachodniej. W tej chwili można Ukraińców usłyszeć, bo nie zobaczyć, bo są niewidzialni, są przecież tacy jak my. Dopiero możemy rozpoznać ich jakby przynależność etniczną po języku, po akcencie. W tej chwili można ich usłyszeć no właściwie w każdej miejscowości, także w Wielkopolsce. Są w sklepach, są w lodziarniach, pracują w magazynach, pracują na uniwersytecie także. Oczywiście przede wszystkim znamy tych, którzy pracują w usługach. W każdym razie spotykamy się z nimi na co dzień i to jest zupełnie nowe zjawisko. To, co możemy zaobserwować w ostatnich latach, a szczególnie od 2014 roku, to jest gwałtowny wzrost liczby osób, które przyjeżdżają z Ukrainy do Polski. I no, ta fala migracji związana jest przede wszystkim z sytuacją ekonomiczną na Ukrainie i z konfliktem wojennym, który się toczy we wschodniej części Ukrainy i wśród przyczyn, które są wskazywane, to jest niski poziom wynagrodzenia na Ukrainie i też brak pracy. Jeśli chodzi o konsekwencje migracji, to z punktu widzenia osób przyjeżdżających do Polski, to oczywiście to jest możliwość poprawienia własnej sytuacji materialnej, to jest możliwość też zdobycia doświadczenia, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że osoby, które przyjeżdżają do Polski, czasami muszą zostawić na Ukrainie swoją rodzinę, dzieci i to też w jakiś sposób wpływa później na relacje rodzinne. Liczby tutaj nie padały. W Wielkopolsce mamy, pewnie licząc razem z szarą strefą, która może nie jest duża, ale jednak funkcjonuje, mamy niecałe 200 tysięcy Ukraińców. Z tego w Poznaniu i okolicach mniej więcej 70 tysięcy. Co to oznacza, drodzy Państwo, żeby tak, no jesteśmy na uniwersytecie, nie muszę tego robić, ale jednak spróbuję się odwołać do naszej takiej ludzkiej wyobraźni. To jest tak, biorąc pod uwagę, że to wszystko są dorośli ludzie, przecież w wieku produkcyjnym pracujący, więc od strony tego potencjału to jest drugie miasto Poznań w Wielkopolsce, jakby dobrze policzyć. I chciałbym, żebyśmy nie tracili tego kontekstu. To jest temat na dwudniową konferencję, nie tylko naukową, ale także z zaangażowaniem
władz lokalnych z różnych regionów. Znaczy, my musimy zacząć pracować nad tym tematem. Czasem tu już nam społecznikom ręce opadają, bo już nie wiadomo, za co się brać. W takim podsumowaniu może powiem swoje oczekiwania, bo też było pytanie o oczekiwaniach, tak? Czego oczekują w Ukraińcy, a czego oczekują w Polacy od Ukraińców. Ja myślę, że oczekują i jedni, i drudzy uczciwości, zrozumienia i jakiegoś pozytywnego nastroju do tego. Cieszę się, że mam możliwość i mam okazję przebywać w Polsce i pomagać zarówno i Ukraińcom, i Polakom w nauce języku. Dla mnie to jest taka pewna misja życiowa, że mogę czymś ludziom pomóc, żeby ludzie mogli po prostu między sobą się dogadać. A myślę, jak się dogadają, to wtedy nie będzie żadnych ani kłótni, ani problemów, ani konfliktów. Dziękuję.